Przychodzi Charizard na polanę z Pokemonami i mówi: nazwisko? Ursaring. Wpisuję cię na listę. Jutro stawiasz się na polanie i cię zjem. Następny. Lycanroc. Wpisuję cię na listę. Jutro stawiasz się na polanie i cię zjem. Następny. Lopani. Wpisuję cię na listę. Jutro stawiasz się na polanie i cię zjem. Następny. A można nie przychodzić? Można, wykreślam. Cześć, z tej strony Ivy. Okazja jest dzisiaj niebywała, bo widzimy się, żeby otworzyć coś mniej standardowego, a konkretnie Charizard Premium Collection Boxa. Charizard EX Premium Collection Boxa, ja tutaj nie będę odejmować. W każdym razie to tak, to ten oto gagatek będzie stanowił dzisiaj główny gwóźdź tego programu. Cóż mogę powiedzieć, bardzo podoba mi się taka sześcienna forma, taka lekko kojarząca mi się albo jeden z mega mrocznymi klaunami, którzy wiecie, potem tam się otwiera, wyskakuje jakaś małpka, albo dwa, z taką puszką Pandory, gdzie tak z jednej strony kusi, żeby to otworzyć, a z drugiej strony nie wiadomo, co tam będzie w środku. No w każdym razie, jak widzicie, Pokémon Company absolutnie nas zaskoczyło tym razem zawartością, przynajmniej ja się czuję zaskoczona, że tutaj dostaliśmy figurkę. Naprawdę wydaje się atrakcyjną, dobrze wykonaną. Oczywiście zaraz sobie cały ten temat obadamy, bo oprócz tego mamy co oczywiście? Boosterki. No kochani, jak premium, to premium. Jako że Charizard to jest Pokémon, który właściwie to słynie z tego, że jest wrzucany do wszelakich form premium boxów, no to tym razem fakt, postarali się i wymyślili coś innego, dlatego tym bardziej nie mogę się doczekać, żeby dobrać się tutaj do tego środka. Oczywiście sam ten box przyleciał do mnie z Pokeshopu, dlatego kochani, jeżeli jeszcze nie macie takiego oto gagatka, albo chcecie wrzucić sobie do koszyczka co innego, no to polecam, szczególnie że z moim kodem Ivy dostaniecie 5% rabatu i to na calutki asortyment, więc lećcie, nie ograniczajcie się i dobierzmy się do środka tego gagatka. I jak widzimy, z tego Charizarda jest całkiem niezły, całkiem sporych rozmiarów zawodnik. Szczerze mówiąc, nie mierzyłam tego, no ale skoro widzicie, że ledwo jestem w stanie to w ogóle jakoś jakkolwiek sensownie pokazać, to naprawdę sam w sobie box robi wrażenie. Więc to było takie umowne okrążenie, żebyście mogli zobaczyć, z czym to się je, a tak naprawdę cała magia zaczyna się właśnie teraz. Nie mam naszego pomysłu, jak dobrać się do tego boxa. Wydaje mi się, że tutaj jest takie dedykowane temu zgrubienie. Chociaż chyba nie do końca. Swoją drogą, czy ta grafika przypomina wam jakiś znany produkt z Charizardem? Tak, był to ostatni Premium Collection, ten biały. Podeszli tutaj ekologicznie, ilustracja się nie zmarnuje. Wykorzystali ją jeszcze raz w podobnej konwencji. I tak, co my tutaj mamy? Kartonowe wypełnienie. Ale patrzcie, jaki wielkolud. Wow. Mamy figurkę Charizarda z jego promką. To chyba mówi samo za siebie. Świetna jest ta figurka. I faktycznie ma chyba gumowe te skrzydełka. Reszta jest z plastiku. I przy okazji ten transparentny, półtransparentny ogień. Super, że zastosowali ten patent z półprzezroczystością na ogonie. Mega mi się to podoba. Tak, najbardziej ruszalną częścią tej figurki są właśnie te skrzydełka. Zatem było fajnie. No i taka moja refleksja po ostatniej podróży. W Polsce my mega nie doceniamy takich kolekcjonerskich gadżetów jak figurki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy wy macie takie spostrzeżenia, a może wy zbieracie, a może macie jakichś znajomych, którzy inwestują. No w sumie najpopularniejsze tak naprawdę są Funko. No ale jeżeli chodzi o takie inne, to faktycznie jest u nas dość tego deficyt, przez co myślę, że ten gadżet w pewnym sensie otworzy drogę większą dla figurek. Szczególnie, że praktycznie każdy posiadacz tego boxa prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, wystawi ją gdzieś w widocznym miejscu. Chociaż wiecie co, nie do końca chodziło mi o to, że my nie doceniamy figurek. Miałam raczej na myśli to, że nie są u nas tak powszechne i tak popularne. Więc biorąc się za jedną z ścianek, mamy tutaj pierwsze 5 boosterków przy akompaniamencie Charmandera. I jeśli chodzi o tę kartę i tą również z bliźniaczą z Charmeleonem, są to znane arty. Prawdopodobnie kojarzycie je z... O, nawet jest tutaj opisane ze 151, tylko oczywiście mają one dodatek tego specjalnego, już nie tylko kulczanego, ale też gwiazdkowego holo, co tutaj możecie dostrzec. I patrzcie, jest postęp. Plastik nie z Chin, tylko z Unii Europejskiej. Wow! I tutaj part 2. Pudełko magicznie z tyłu zniknęło. Oczywiście do kompletu pokazuję wam, jak wygląda Charmeleon w tej
formie kulczano-gwiazdkowej. I jak w przypadku tamtych wspominałam, że są to arty ze 151, tak ten jest dość podobny, ale to jest całkiem inna karta. Inna, nie w sensie, że ma inne ataki, bo one są identyczne jak w 151, ale art się wyróżnia. Przyznam szczerze, że mniej wprawione oko prawdopodobnie nie dostrzeże większej różnicy, no chyba, że zwróci tutaj szczególną uwagę na to oznaczenie tutaj, które sugeruje, które nam wręcz mówi o tym, że jest to karta promo. Czy jest ona jakoś super wybitnie szałowa? No nie, ale absolutnie pasuje do konwencji, przez co można powiedzieć, że doskonale dopełnia tego gagatka z tyłu. Aczkolwiek dla samej tej promki myślę, że nikt tego Premium Collection by nie kupił. No i tak, jeśli chodzi o dodatki, które tutaj mamy, no to Stellar Crown, Twilight Masquerade, Paradox Rift oraz Temporal Forces. I zdarzyła się tutaj awaria, ponieważ zaczęłam do Was tutaj mówić i okazało się, że nie włączyłam nagrywania kamery. Oczywiście jeśli chodzi o drop, pokażę Wam trzy ostatnie karty, to było to, to... I ten ziomek jeszcze tutaj gdzieś był. Jeżeli chodzi o ostatnią kartę, no dropu tutaj za bardzo nie było, więc może to i lepiej nawet, że nie było słychać, co ja tam mówię. A jeśli chodzi o to, co zaczęłam mówić w pierwszym boosterku, to to, że może nie zawsze ten odcinek wychodzi mi idealnie, notabene mówiąc to, rzeczywiście nie nagrywałam, ale powiedziałam, że za każdym razem w moim odcinku oczywiście możecie liczyć na fantastyczne dropy, bo to jest to, czegoś mi naprawdę odmówić nie można. Oczywiście był to, o jak fajnie linia ewolucyjna się ułożyła, coś w stylu żartu, bo mnie już w sumie nawet powoli to nie bawi. A czym bardziej produkt jest premium, tym większa szansa, że na pewno nic z niego nie wyciągnę. A jak już jesteśmy w temacie właśnie tych pudełek premium, to jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z otwierania tego boksa, widzę absolutną różnicę pomiędzy tym, jak na premium boksa zawartość została ograniczona do powiedzmy mniejszej ilości, ale za to lepszych rzeczy. I wydaje mi się, że jest to dość przyjemne rozwiązanie, bo zamiast koszulek, kosteczek i tego typu różnych nieraz niekoniecznie potrzebnych rzeczy, mamy taką wypaśną figurkę, która szczerze mówiąc co chwilę ściąga na mnie mój wzrok. No i sama zmiana konwencji jest to zdecydowanie coś odświeżającego w tym przypadku. No i też cieszę się, że dość postarali się, jeśli chodzi o wykonanie tego Charizarda i zdecydowanie nie zawodzi. A to, co póki co zawodzi, to właśnie treści samych boosterków. Ja zauważyłam jakąś dziwną tendencję, że czym bardziej wypasiony, czym bardziej fajniejszy produkt, tym naprawdę gorsze dropy mam. A to co? Po raz kolejny Tivul, który wyskoczył w tym paradoksie dosłownie przed chwilą. Ale dobrze, może tutaj dajemy do trzech, jak wypadnie trzeci raz. Dobra, to wymyślmy, co zrobię. Skoczy na bungee. Teraz się boję, że coś takiego wypadnie, bo nie mam jak tego obciąć. Dobra. Na szczęście nie. A kochani, jeśli chodzi o sam ten kanał i o to, co się tutaj będzie pojawiać, to oprócz tego, że Pokeshop wysłał mi trochę nowości, ażeby tutaj być na bieżąco, to mam do zmontowania, myślę, dość fajny, ciekawy materiał na temat Pokémon Center Nowy Jork. Ale czy jest to Pokémon Center? Właśnie tego dowiecie się też między innymi w tym odcinku, bo uważam, że będzie dość fajny i dość przyjemny do oglądania, przynajmniej z tego, co udało mi się tak przepatrzeć mniej więcej, co ja tam nagrałam, tylko jeszcze muszę dograć, że tak powiem, mówioną kwestię. Nie wierzę, kochani, ja już jestem w dwóch pozostałych boosterach i to z najnowszego dodatku. Póki co Stellar Crown. Spieszmy się otwierać boosterki. Tak szybko się zmieniają te dodatki, bo swoją drogą już, jak patrzyłam tak na Pokebiczu, najwięcej tematów dotyczy już oczywiście kolejnego nadchodzącego dodatku. Ale ten naprawdę wydaje się być ciekawy. Nie, żebym coś miała do Stellar Crowna, bo absolutnie tak nie jest. Szczególnie w wydaniu tego oto Charizarda. Tamten Charizard też chyba miał gdzieś w okolicy października premierę, więc można powiedzieć, że jest to już w sumie w pewnym sensie robi się tradycja. Ciekawe, czy za rok o tej porze też wypuszczą jakiś premium z Charizard Box. W sumie muszę sobie to zanotować, żeby zapamiętać i na przykład wrócić do tego w 2025 roku. Jak tak, to Ivy z przyszłości, jeżeli przepowiedziałam, że na 2025 rok faktycznie wyjdzie premium z Charizarda, to robimy wtedy rozdanie. Co wy na to? Dobra, ostatnia karta. O, no i widzicie, jak ja mogę narzekać na Stellar Crown, jak tutaj wypadła taka piękna Galvantula EX. Tutaj nie ma problemu, czy to są żółte, czy to są srebrne ramki. Mamy po prostu ramkę tęczową. Dawno tego nie było i patrzymy do środka tego.
Jakieś mam wrażenie, że dzisiejszy odcinek jakoś tak ekspresem się w ogóle nagrał. A tak swoją drogą, to co tam u was? Co tam ciekawego ostatnio wydropiliście? Piszcie do mnie komentarze, popiszemy sobie tam poniżej. O, i możecie dać mi też znać, czy otwieraliście tego Charizarda, czy może wam te boostery jakoś tak lepiej siadły i gdzie postawiliście sobie tą figurkę. Dobra, tutaj powoli zbliżamy się do końca. I ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest... Buffland. No tak średnio bym powiedział. No i tak, to było otwieranie tego pięknego Charizard EX Premium Collection Boxa w moim wykonaniu. Czy było jak najbardziej w moim stylu? Jak najbardziej. Czy wam się podobał odcinek? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, dajecie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i co najważniejsze, mam nadzieję, że ja, on i wy widzimy się już kolejnym razem. Cześć!